Zaokrągli liczbę 24259 do setek lub do cyfry setek. Jestem pewna, że zaraz powiesz, że zaokrąglanie jest łatwe. Ale zastanówmy się najpierw, co to znaczy zaokrąglić do setek. Narysujmy w tym celu oś liczbową. Zaznaczmy kolejne liczby na osi, zwiększając tylko cyfrę setek. Czyli mamy 24259, zaznaczmy sobie 24100, 24200, 24300 i niech będzie jeszcze 24400. Jak widzisz, każda kolejna liczba jest większa od poprzedniej o 100. Zmieniałam tylko cyfrę setek. W porządku. W takim razie, gdzie na tej osi liczbowej jest liczba z zadania, czyli 24259? To jest na pewno więcej niż 24200, ale mniej niż 24300, czyli leży gdzieś w tym odcinku. Dalej mamy 259. 259 to jest więcej niż połowa tej odległości. Zatem nasza liczba leży gdzieś w tym miejscu. 24259. Jesteśmy proszeni o zaokrąglenie do cyfry setek. To znaczy mamy podać jedną z tych dwóch liczb, dokładnie tę najbliższą. Łatwo widać, że nasza liczba 24259 leży bliżej tej liczby, 24300. Zatem zaokrągleniem liczby z zadania 24259 do cyfry setek będzie liczba, to jest znak przybliżenia, 24300. Oczywiście nie musisz rysować osi liczbowej za każdym razem, gdy potrzebujesz coś zaokrąglić. Jest też inny sposób, bardziej schematyczny. Patrzymy na liczbę, którą chcemy zaokrąglić. W tym wypadku 24259. Mamy ją zaokrąglić do cyfry setek. Zatem patrzymy na tę cyfrę. Można sobie ją podkreślić. Dajmy na czerwono. To jest cyfra, która nas interesuje. Gdy zaokrąglamy, nie chcemy mieć dalej żadnych innych cyfr. Chcemy tylko 0 po cyfrze setek. Aby dobrze zaokrąglić, wystarczy popatrzeć na cyfrę, która leży po prawej stronie od cyfry, do której zaokrąglamy. Czyli w naszym wypadku to jest cyfra 5. Czyli patrzymy tutaj na cyfrę 5 i reguła jest taka, uwaga, jeśli ta cyfra zakreślona jest większa lub równa 5, zapiszmy, większa lub równa 5, to wtedy zaokrąglamy w górę. Zaokrąglamy w górę. Ale co zaokrąglamy w górę? Zaokrąglamy cyfrę setek. Czyli zamiast 2 napiszemy 3. Zwiększamy cyfrę setek o 1. Zapiszmy. W związku z tym będziemy mieli 24000 i zmienimy cyfrę setek 300. Dalej mamy 0. I to jest właśnie zaokrąglanie do setek. Rozważmy jeszcze jeden przykład, bo tutaj mówiliśmy większa lub równa 5. A co jeśli będzie coś mniejsze? Zatem weźmy taką liczbę 24249 na przykład. Co wtedy? Ponownie mielibyśmy ją zaokrąglić do setek. Czyli patrzymy na naszą cyfrę setek, 2, po prawej stronie stoi czwórka. Jeżeli mamy liczbę mniejszą niż 5, czyli mniej niż 5, zaokrąglamy w dół. Zaokrąglamy w dół, ale co to znaczy? Uwaga tutaj. Jeśli zaokrąglamy w dół, to nie znaczy, że zmniejszamy cyfrę setek o 1. Po prostu zostawiamy ją bez zmian i dalej wpisujemy 0, pamiętaj. Zatem zapiszemy, że to jest 24200.
Ma to sens, jeśli wrócimy do naszej osi liczbowej. 24249 będzie leżało w tym miejscu. 24249. Zatem bliżej jest do liczby 24200.